Uwaga. Otwieram 57. sesję Rady Gminy roku 20 października 2022 roku. Chciałbym powitać przy byłych na dzisiejszą sesję pana wójta Piotra Szymańskiego, panią skarbnik, pan wyborczy, przedstawicieli gminy powiatu Sadaczewskiego, pracowników urzędu gminy i wszystkich radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Pozwolę sobie przeczytać proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad, przywitanie obecnych i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 55. sesji Rady Gminy roku, punkt 4b, z 56. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy roku. Punkt piąty, podjęcie uchwały. Punkt 5a. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Mrowi na lata 2022-2034. Punkt 5b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrowi na rok 2022. Punkt 5c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego. Punkt 5d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego. Punkt 5p. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Punkt 5p. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 34, łamane na 186 na 2021 Rady Gminy w roku z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu określania wysokości stawek i szczegółowych warunki przyznawania nauczycieli dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny wyraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Punkt 5.g. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Mrowi. Punkt 6. Informacja o wynikach przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych za 2021 rok. Punkt 7. Interpelacje, wnioski, wolne wnioski i zapytania. Punkt 8. Odpowiedzi na wnioski, wolne wnioski i zapytania. Punkt 9. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi do zaproponowanego porządku obrad jakieś zmiany? Jeśli nie widzę. Proszę o przegłosowanie zaproponowanym porządku obrad. Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowania przedstawiają się następująco. Oddało głosów 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, punktu nr 3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, panie wójcie. Witam serdecznie wszystkich radnych, pracowników urzędu. Witam serdecznie Państwa. Tej pracy było dosyć dużo. Mianowicie powiem tutaj o kilku rzeczach. Zakończył się przetarg na budowę dwóch farm fotowoltaicznych w miejscowości Konary przy stacji uzdrowienia wody, a także w miejscowości Jarno przy oczyszczalni ścieków. Wartość poprzetargowa to 260 tysięcy złotych. Lada moment podpisania umowy. No i ten cały projekt realizowany.
projektem. Mam nadzieję, że na pewno w dzisiejszych czasach bardzo przydatny, ponieważ te oszczędności, które będą w ramach budowy tych uchwał fotowoltaicznych, będą bardzo korzystne na finanse naszej gminy. Po zakończeniu tego przetargu jesteśmy gotowi do ogłoszenia kolejnego przetargu na wymianę oświetlenia w gminie Brochów na nowe, najdroższe LED-owe. Aktualnie praktycznie zakończona już jest wymiana takiego oświetlenia z projektu na dobrze dla klimatu. Mówimy tutaj o miejscowościach Wólka Smolana, Janów, Śladów. Janów tutaj to jest powiedzmy trochę niecały, tylko częściowo było wyjęty tym projektem. Teraz przygotowujemy się do wyniku przetargu. Zatem przetarg będzie, można powiedzieć, na początku listopada uczestniczyć na wymianę oświetlenia w miejscowościach takich jak Brochów, Janów, Wycewice, Lasocin, Łówce, Niszory, Kronik, Jaski, Przęsponice. I tutaj będzie także budowa, pobudowanie 12 słupów i zamontowanie ram w miejscowości Małanowo. I taki będzie ruszył przetarg, taki będzie przygotowany przetarg. W tym przetargu także będzie umiejscowiony zakup tzw. lamp autonomicznych wraz ze słupami. I w miejscach takich jak gdzie nie ma dostępu do prądu, po prostu będziemy chcieli zamontować i oświetlić jeszcze takie miejscowości jak Andrzejów, Sianko, no i również Przęsławice. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to nie koniec naszych prac, bo przygotowujemy na ukończenie są projekty, ale także pozwolenia na budowę oświetlenia w miejscowościach Przęsławice, Wycewice i Wólka Smolana. Ze względu na to, że prace projektowe, a także pozwolenie na budowę się przedłużyło, siłą rzeczy ta budowa przesunie się na rok 2023. Ale myślę, że już na początku stycznia już będziemy mogli już myśleć o jakiejś takiej budowie przetargowej. Szanowni Państwo, teraz chciałbym powiedzieć o naszym projekcie takim bardzo ważnym, priorytetowym też. Mówimy tutaj o rozbudowie, wyposażeniu w sprzęt specjalistyczny Gminy Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne. Powiem, że ta rozbudowa jest aktualnie w takim stanie surowym, otwartym, ale można powiedzieć, że bardzo sprawnie idzie ta przebudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego. Tutaj przeczytam Państwu zeznaczenia sprzętu specjalistycznego, bo przypomnę, bo warto to przypomnieć. Mianowicie, jeżeli chodzi o rehabilitację, to tutaj będzie dostarczona tak zwana fala uderzeniowa, aparat do ultradźwięków, aparat do masażu uciskowego, terapia radiofalowa ukierunkowana, cyfroindukcyjna stymulacja skupiona fala uderzeniowa elektroakustyczna, laser wysokiej
że jeżeli chodzi o harmonogram, myślę, że w miesiącu maju będą zakończone prace budowlane, a w miesiącu lipcu będziemy mogli odebrać już w całości. Taki jest może wygórowany plan, ale myślę, że jest to zrealizowane. Chciałbym przypomnieć, że trwają także prace wodociągowe. Pozostaje nam ostatni etap z naszego projektu, projekt tutaj Bieliny Famówki. Mam nadzieję, że na styk w tym roku może to się zakończy, ale cała inwestycja siłą rzeczy, samoodbiory przejdą na rok 2023, dlatego też i dzisiaj na naszej sesji będą zmiany w budżecie. Stosujemy się do aktualnych prac na terenie. Trwają także prace z budową strefy sportu i rekreacji w Konarach. Przypomnę tylko, że tutaj otrzymaliśmy Departamentu Sportu z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie 190 tysięcy. Łączna wartość projektu to 290 tysięcy. Aktualnie boisko rekreacyjne już jest oddane. Czekamy teraz na zamontowanie strefy zręcznościowej. Mam nadzieję, że do końca listopada to powstanie. Została także oddana w Konarach z organizacji SOES 25 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, dzisiaj na dzisiejszej sesji też przekazujemy pieniądze. Do realnych
płynny, elastyczny. Nie zwiększa zaburzenia tego składnika, gdzie po dzisiejszej sesji, bo można powiedzieć, bo w programie mamy także dofinansowanie z tych wszystkich naszych inwestycji, to wskaźnik zadłużenia nie będzie przekraczał. Jest to 8. Też nie jest to dobra informacja dla wszystkich. I dalej będziemy tutaj działać, żeby jak najwięcej tych inwestycji w ramach planowanego rozwoju na gminie Kroków było. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Tam 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Właśnie już protokół z 55. sesji Rady Miejskiej został przyjęty na głosie. Przechodzimy do następnego punktu 4b. Przyjęcie protokołu z 56. rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej roku. Proszę o głosowanie. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Kroków na lata 2022-2034. Proszę bardzo o przedstawienie uchwały przez Panią Radę. Projekt uchwały Rady Gminy Kroków zmieniający wieloletnią prognozę finansową gminy Kroków na lata 2022-2034. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Kroków uchwała za następne.
pierwszy. Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wrochów na lata 2022-2034. Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Wrochów. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Objaśnienia do wartości przyjęcia w wieloletnim prognozie finansowym. W załączniku nr 1 dostosowuje się wieloletnią prognozę do budżetu i wprowadza się następujące zmiany. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7 809 224,54 zł do kwoty 35 094 069,46 zł. Dochody bieżące zwiększono o 9 188 432,63 zł do kwoty 30 610 738,74 zł. I dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 379 038,09 zł do kwoty 4 483 330,72 zł. Natomiast w wydatkach proszę Państwa o uwzględnienie o poprawki, ponieważ dzisiaj mieliśmy otwarcie przetargu na drogę w Tułowicach i musieliśmy tam zwiększyć plan wydatków o 26 tysięcy. W związku z czym, żeby nie robić innych ruchów, to przesunięte zostały środki z wydatków bieżących przeznaczonych również na drogi, więc te 26 tysięcy zmniejszyliśmy wydatki bieżące, a zwiększyliśmy majątkowe, żeby można było kontynuować procedurę przetargową i móc wkrótce podpisać umowę. I tak, z uwzględnieniem autopoprawki wydatki ogółem zwiększono, tu pozostaje bez zmian, 6 009 224,54 zł do kwoty ogółem 38 844,052,56 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę po zmianach 5 740 476,61 zł do kwoty 28 638 960,66 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono po zmianach o kwotę 1 531 252,07 zł do kwoty 10 205 091,90 zł. Wynik budżetu bez zmian, znaczy bez zmian od wynik budżetu po wprowadzonych korektach zmniejszono deficyt o 1 800 000 do kwoty 3 743 983,10 zł. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1 800 000 do kwoty 4 335 983,10 zł. Rozchody bez zmian. Wydatki objęte limitem zmniejszono do kwoty 6 247 274,82 zł. W 2023 roku dochody ogółem pozostały bez zmian na poziomie 25 647 350 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 60 tysięcy, to jest do kwoty 25 1350 zł. Wynik budżetu po zmianach nadwyżka w wysokości 646 tysięcy. Rozchody budżetu po zmianach 646 tysięcy. I w załączniku nr 2 przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą przedsięwzięć rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wrochów w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na kolejny 2023 rok. Limit wydatków w 2022 ustalono na poziomie 2 022 554,06 zł i zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 694 974,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2 779 949,66 zł. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia ochrona powietrza przez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i modernizację budynku szkoły podstawowej. W przedsięwzięciu rozbudowa gminy Centrum Medyczno-Inwestycyjne w Wrochowie. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2 698 390 zł, w tym na rok 2022
1 405 460,65 zł. I na rok 2023 4 292 848,35 zł. Przedsięwzięcie organizacji usług selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK zwiększono limit w 2022 roku do 89 tysięcy. To wszystkie zmiany w roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania? Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie przez naciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W kwocie 3 749 983,10 zł.
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 614 tysięcy, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków unii finansowanymi, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 891 776,66 zł. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 75 537,82 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych wolnych środków w kwocie 168 668,62 zł. Ustęp 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 335 983,10 zł oraz rozchody budżetu 586 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022. Paragraf 3. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 614 tysięcy. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 586 tysięcy. Paragraf 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok. Paragraf 5. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji podmiotowych dla przedszkola niepublicznego Łoszaki w Lasocinie, zwiększając plan dotacji o kwotę 17 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje podmiotowe na 2022 rok. Paragraf 6. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku. Paragraf 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brod. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, zmiany po stronie dochodów następują w dziale rolnictwo i łowiectwo, w oddziale infrastruktura wodociągowa wsi, gdzie w związku ze zmianą okresu realizacji zadania pod nazwą rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brochów zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 1 489 084 zł. W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi w tym samym zadaniu zwiększa się plan o 124 312,25 zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego o 220 tysięcy. W dziale administracja publiczna, urzędy gmin zwiększa się dochody związane z wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 5550 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się dochody z wpływów z różnych dochodów o 302 tysiące. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15 tysięcy. Natomiast w rozdziale pozostała działalność wprowadza się środki finansowe otrzymane z funduszu pomocy w kwocie 5,76 zł. W dziale dochody od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W rozdziale spływu z podatków od osób prawnych zwiększa się dochody spływu z podatku od nieruchomości o kwotę 185 529 zł. Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 20 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat o 5 tysięcy. W rozdziale wpływy z podatku od osób fizycznych zmniejsza się dochody z podatku od spadków i darowizn o 50 tysięcy
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych również o 50 tysięcy. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z wpływów z opłat lokalnych o kwotę 5 tysięcy oraz opłat egzaminacyjnych o 30 zł. W rozdziale urzędy gmin, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody z wpływu z podatku od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł. W dziale różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków o 2000 z wpływów z pozostałych odsetek. W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych w związku z rezygnacją z zadania ochrona powietrza przez wymianę kotłów w celu budowy instalacji OZE i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej o kwotę 1 228 264,21 zł. W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 546,94 zł na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego. W dziale ochrona zdrowia Centra Zdrowia Publicznego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 959 133,71 zł na realizację inwestycji rozbudowy Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie i będą to środki z Funduszu Polski Ład. W dziale pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2073 zł na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się dochody o 900 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale rodzina składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększa się wydatki bieżące o 643 zł na podstawie decyzji wojewody. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 230,50 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Natomiast po stronie wydatków zmiany następują w dziale transport, rolnictwo i łowiectwo i izby rolnicze, gdzie zwiększa się plan wydatków bieżących po 550 zł na składki na rzecz izb rolniczych. W rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 157 500 zł i zmniejsza o 835 000. W tym wprowadza się nowe zadanie w wykazie zadań jednorocznych pod nazwą PFW dla zadania pod nazwą budowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Broków w trybie zaprojektuj i wybuduj w kwocie 58 000. Wprowadza się nowe zadanie do wykazu zadań jednorocznych pod nazwą budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siarnów w kwocie 75 000. Wprowadza się nowe zadanie w wykazie zadań jednorocznych pod nazwą budowa sieci wodociągowej działka ewidencyjna nr 225 w miejscowości Broków w kwocie 80 000. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów działka 226x4 i 226x10 w kwocie 40 000. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Broków o kwotę 195 000. Zwiększa się plan wydatków na zadanie rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Broków o kwotę 99 500 zł. Są to środki przeniesione z rozdziału 01044, czyli infrastruktura sanitacyjna wsi. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Broków o kwotę 835 000. W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów wyposażenia o kwotę 5 000 oraz zakup usług remontowych o 10 000. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, zmiany następują w zadaniu rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji poprzez zwiększenie wartości o 33 000, zmniejszenie planu wydatków na zadanie rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Broków o 95 500 oraz zwiększenie planu na zakup ciągnika na potrzeby infrastruktury sanitacyjnej w gminie Broków o 88 000. W dziale transport i łączność drogi publiczne zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową na Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 187 948 90 groszy na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3802W w miejscowości Górka Smolana
o długości 999 metrów. Wydatek będzie realizowany po podjęciu uchwały o pomocy finansowej. W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących. Tutaj mieliśmy dotychczas 200 tysięcy, a po przesunięciu na tą drogę, o której mówiłam, będzie to 174 tysiące. To jest na zakup usług remontowych. I zwiększa się plan wydatków majątkowych. Dotychczas było 126, a zwiększamy o 152 na zadanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice. W dziale działalność usługowa zwiększa się plan wydatków w dziale plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15 tysięcy na zakup usług pozostałych. W dziale administracja publiczna urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 100 zł. Na wynagrodzenie osobowe od pracowników 400 tysięcy, na ubezpieczenie społeczne 22 tysiące, składki na fundusz pracy 440 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8362 zł, zakup materiału wyposażenia 30 tysięcy, zakup energii 30 tysięcy, zakup usług pozostałych 90 tysięcy, na szkolenie pracowników 2 tysiące. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 176 zł 8 groszy. W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników o 20 tysięcy, składki na ubezpieczenie społeczne 2 tysiące i składki na fundusz pracy 5 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymanymi środkami z funduszu pomocy o 5,76 zł. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkiej Policji zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 tysięcy tytułem wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy. W rozdziale ochotnicze straże pożarne w związku z potrzebami zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów wyposażenia o 10 tysięcy, zakup usług remontowych 7 tysięcy oraz zakup usług pozostałych 12 tysięcy. Zmniejsza się plan wydatków na zrealizowane już zadanie pod nazwą modernizacja ogrodzenia przy OSP Śladów o 303 zł. W rozdziale ochrona cywilna zwiększa się plan z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy za odbyte krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe w kwocie 2148,90 zł. W rozdziale zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan o 15 tysięcy na zakup żywności 5 tysięcy oraz zakup pozostałych 10 tysięcy. W rozdziale pozostała działalność. Przepraszam bardzo, muszę na chwilę wyjść. Chciałem pozostała działalność. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie budowa zbiornika bezosprówkowego przy OSP Miszory w kwocie 10 tysięcy. W dziale obsługa długu publicznego zwiększa się plan na spłatę odsetek o 70 tysięcy. W dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 5 tysięcy, zakup materiałów wyposażenia 10, zakup usług pozostałych 34, szkolenia pracowników 500 zł oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli 45 tysięcy. Zmniejsza się wydatki bieżące i majątkowe, w tym wynagrodzenie osobowe pracowników 12 500, składki na ubezpieczenia społeczne 17 000, fundusz pracy 18 200, fundusze osobowe 500 zł, różne opłaty składki 20 zł oraz wydatki inwestycyjne na zadanie ochrona powietrza przez wymianę kotłowca, budowę instalacji ocen i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Krakowie, zmniejszenie 1 948 zł. W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1200 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników 9 tysięcy, zmniejsza się na składki na ubezpieczenia społeczne 9 200, fundusz pracy 2800 oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli 41 tysięcy. W rozdziale przedszkola zwiększa się plan dotacji dla przedszkola niepublicznego Łuszaki w kwocie 17 tysięcy oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, opinii jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 tysięcy. W rozdziale świetlice szkolne zmniejsza się plan na składki na ubezpieczenie społeczne 1000 zł oraz na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 10 500. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan na wynagrodzenie osobowe pracowników 14 500, składki na fundusz na ubezpieczenie społeczne 2 tysiące i fundusz pracy 500 zł oraz na zakup 14 tysięcy. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu zmniejsza się plan na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego o kwotę 546,94 zł. W dziale ochrona zdrowia Centra Zdrowia Publicznego zwiększa się plan wydatków bieżących na zadań komplementowych o kwotę 66 400. Zwiększa się wydatków majątkowych na realizację inwestycji w odbudowę gminnego centrum medyczno-rehabilitacyjnego w Brakowie w kwocie 959 133,71 zł, są to środki z Funduszu Polski Ład, oraz zmniejsza się wkład własny, który zostaje przyznany na przyszły rok o kwotę 403 673,60 zł. W dziale Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o 38 190 zł na pobyt naszych mieszkańców w TPS-ie. W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o 19 443 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 259 zł, Fundusz Pracy 36 zł oraz podróży służbowe 335 zł. W rozdziale Pozostała działalność zwiększa się wydatki przeznaczone na świadczenie społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy o 900 zł oraz zakup usług pozostałych 7900. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla starostwa powiatowego z znaczeniem w kwocie 5 000 na realizację zadania zakup nowego samochodu na potrzeby warsztatów terapii zajęciowych. Z tych zajęć korzystają również mieszkańcy naszej gminy. W dziale Rodzina działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 9 000. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia zwiększa się na podstawie decyzji wojewody o kwotę 643 zł. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o 21 400 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 2300, Fundusz Pracy 244,93 zł. Oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o 24 000 na realizację zadania organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zmniejsza o 55,07 zł na zadanie monitoringu wizyjny punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu następuje przesunięcie kwoty 796 000 między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji. Teraz będą one wymieniały na paragrafie wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W rozdziale oświetlenie ulic i placów zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o 34 000 oraz zmniejsza się plan o 617,90 zł w związku z realizowaniem już zadań modernizacji oświetlenia uliczego w miejscowości Sianto oraz miejscowości na Mary Świat. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na rzeczowe nagrody konkursowe o 1 000 zł oraz zwiększa na zakup usług pozostałych o 8 000. Zwiększa się plan wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania oddychania danych jednorocznych. Jest to program funkcjonalno-użytkowy dla zadania realizacji i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w gminie Broków w kwocie 25 000 oraz zmniejsza plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 1 zł na zakup posiadki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego pozostała działalność wywołuje zmianę planu wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie o 17 196,80 zł na zadanie modernizacja siedlicy wiejskiej w Tułowicach, i zmniejszenie o 303,20 zł na zadanie aktywizacja sołectwa Polary poprzez budowę altany. Oraz w dziale Kultura Fizyczna pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów majątkowych kwotą 15 500 zł na realizację zadania budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Polarze. Wszystkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie 40 przycisków i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco.
na głosów 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 1 głos. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 5c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Maczewskiego. Bardzo proszę o przedstawienie przez panią skarbnik i panu marszałka. Uchwała Rady Gminy Brochu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Sochaczewskiego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Brochu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Gminy Brochu pomocy finansowej dla powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą budowa ziemi powiatowej nr 3802 w miejscowości Górka Smolana o długości 999 metrów. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji cenowej ze środków budżetu Gminy Brochu na 2022 rok w wysokości 187 948,90 zł. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem Sochaczewskim a Gminą Brochu. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I zgodnie z artykułem 220 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane, może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc w formie dotacji celowej dla powiatu sochaczewskiego przeznaczona na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3802 w miejscowości Górka Smolana. Zadanie będzie realizowane przez powiat sochaczewski. Kwota 187 948,90 zł na 50% wkładu własnego na realizację zadania, a zabezpieczenie tych środków w budżecie Gminy Brochu pozwoli na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Przeciw. Kto się wstrzymał? Głosowanie przez Komisję.
uchwały głosów 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 5b. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia sprawiedliwego terminowego. Proszę bardzo, przedstawienie uchwały skarbnika. Projekt uchwały Rady Gminy Wrocław w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Wrocław uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zaciągnąć w roku 2022 kredyt długoterminowy w kwocie 1 200 000 zł na pokrycie przejścia planowanego deficytu budżetu w wysokości 614 000 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w wysokości 586 000. Paragraf drugi. Kredyt zostanie zaciągnięty w trybie prawa ustawy prawo zamówień publicznych. Paragraf trzeci. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie wersem in blanco oraz deklaracja wesoła. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2024-34. Ustęp drugi. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2022-2034. Spłata zobowiązań nastąpi z własnym dochodem gminy bez dodatku nieruchomości. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się kredyt jest zaciągany na podstawie 2022 rok, w której zaplanowano środki z kredytu jako źródło finansowania planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie do końca 2034 roku zgodnie z harmonogramem spłaty wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 zapewniającą utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Dziękuję. Ja mam. Pani mi powie, dlaczego ten okres kredytowania akurat taki długi jest? Czy wynika on z tych zobowiązań, które już mamy, które już były zaciągnięte? Zresztą ten kredyt, który planowaliśmy wcześniej, też był na taki okres. Po prostu został w tym samym okresie, tylko zmniejszone zostały wydatki, bo z 3 milionów zmniejszyliśmy go do 1 200 000. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję. Czyli proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwały zmieniające uchwały nr 34, łamane na 186 na 2021 Rady Gminy Roku z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość spraw i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wyłącznego wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki odliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny wyrobinerowe w godzinie doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Bardzo proszę o przedstawienie przez panią kierownik zarazu na mieście. Projekt uchwały Rady Gminy Wrocław zmieniającej uchwałę nr 34 łamane na 186 łamane na 2021 Rady Gminy Wrocław z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 30 ustęp 6 i 6a w związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, dla których Gmina Brochów jest organem prowadzącym, Rada Gminy Brochów ustala co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 34/186/2021 Rady Gminy Brochów dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród. Do paragrafu 4 ust. 3 dodaje się punkt D w brzmieniu. Paragraf 4 ust. 3d. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji mentora w wysokości od 50 do 200 zł miesięcznie. Paragraf 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 roku dodatek funkcyjny określony dla mentora, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w artykule 10 ustęp od 1 do 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Paragraf 3. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Brochów. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. Uzasadnienie. Artykuł 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela obowiązuje organy prowadzące szkoły do określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. I w związku z zmianami przepisów od 1 września 2022 roku wprowadza się dodatek funkcyjny dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji mentora w wysokości od 50 do 200 zł miesięcznie brutto. Projekt uchwały jest pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zobaczymy. Dziękuję. Głosowanie przedstawiają się następująco.
15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się głosowanie. Dziękujemy. Oraz artykuł 8 ust. 1 i artykuł 11 ust. 5 punkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Rada Gminy Grochów uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Grochów w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podjęło się Rady Gminy Grochów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głosowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uzasadnienie. Zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji określone zostały w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Zgodnie z artykułem 3. Ustęp 1 ustawy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej realizacji w zakresie właściwości stanowi zadania własne gminy. Rewitalizacja stanowi kompleksowy oraz skoordynowany proces zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten skoncentrowany terytorialnie ma na celu wprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowania oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Jednym z dużych zadań rewitalizacji jest partycypacja społeczna zapewniająca aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w procesie przygotowania, prowadzenia oraz oceny rewitalizacji. Podstawą działań interesariuszy jest gminny program rewitalizacji, który sporządzany jest dla obszarów zdegradowanych obejmujących obszary przewidziane w rewitalizacji. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Rada Gminy wyznacza w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, którego granice wyznacza się na założonej mapie dokonanej w skali co najmniej 1 do 5 tysięcy. Dlatego też działając na podstawie artykułu 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Rada Gminy Grochów w efekcie przeprowadzonych analiz, diagnoz oraz konsultacji społecznych wyznacza obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umożliwi opracowanie kompleksowego i zgodnego z ustawodawstwem innego programu rewitalizacji dla gminy, którego treść, w tym przede wszystkim wszystkie cele, kierunki przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a także system rozwiązywania programu zapewni jego skuteczność i efektywność. Realizacja podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w strefie społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-kulturalnej, technicznej, co przełoży się w sposób bezpośredni dla podniesienia życia mieszkańców. Mniejsza uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Grochów była poddana konsultacjom społecznym dnia 25 sierpnia 2022 roku do 26 września 2022 roku, które wymagały zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza, ankiety online oraz spotkania konsultacyjne. Są pytania? Jeśli nie, to proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie przez zaciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopaczewie. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych za 2021 rok i przekazanych w 2022 roku do naszego urzędu przez przewodniczącego rady gminy, wójta oraz wojewodę, oświadczenia zostały w całości zweryfikowane. W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono w złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok błędy o charakterze formalnym. Osoby, których te uwagi dotyczą, otrzymały stosowne dokumenty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, punkt numer 7. Interpelacje, wnioski, wolne wnioski i zapytania. Nadmieniliśmy na poprzedniej komisji, że wójt przedstawił nam projekt tej drogi do Wyjanów do szkoły. No to odcinek kończy się tam, wiadomo, gdzie się przed tym. A my jeszcze mamy tam odcinek taki, który żeśmy zaczęli. I ten odcinek nie jest w programie, a my mieli takie prośbę do pana wójta i w ogóle do wójta, żeby w ten moment tego odcinka wpisać do tej budowy, doprojektować ten odcinek i przy okazji, gdy będzie wykonywany ten odcinek, by był załatwiony ten odcinek, który nawet nie 10% to ile tej naszej, który zostaje przy szkole w roku. Aby to doprojektować do tego. Żeby na przykład ten projekt dozorczy, będziemy zmuszeni do tego wykonania po czasie, będą ze sprzętem, będą fachowcy w tej dziedzinie. Chodzi o projekt, o parę groszy czy dołożymy się do tego, czy nie. I byśmy sprawę nie to jest zadanie. Dziękuję bardzo. Zabieramy się do
Zostawić.